komentarz dnia. Dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Jesteśmy w sali zegarowej w kancelarii premiera, a więc dziś naszym gościem jest nikt inny jak prezes Rady Ministrów, premier Mateusz Morawiecki. Kłaniamy się, panie premierze. Witam serdecznie, witam pana i witam państwa. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia od radiowej trójki. Zaczniemy oczywiście od wydarzeń na Ukrainie. W ostatnich dniach Rosja bombarduje ukraińskie miasta. Można powiedzieć, że jest to odwet za sukcesy ukraińskiej armii na froncie, ale ponownie pojawiają się te groźby użycia broni jądrowej. To jest pańskim zdaniem straszak? Czy rzeczywiście są szanse, że Władimir Putin sięgnie po tę broń? Bo Amerykanie mówią, traktujemy te groźby śmiertelnie poważnie. Te groźby są obliczone przede wszystkim na to, aby zniechęcić opinię publiczną na Zachodzie do wsparcia Ukrainy, aby spowodować, że pomoc dla Ukrainy będzie zakończona lub znacząco zmniejszona, bo wtedy i tylko wtedy Rosja wierzy, że na polu walki konwencjonalnej będzie w stanie poradzić sobie z Ukrainą. Ja chciałbym podkreślić, że te działania, które ostatnio obserwujemy, to są działania o charakterze terrorystycznym, to są działania, które mają steroryzować ludność cywilną, są nie tylko okrutnym działaniem na oślep, ale mają przede wszystkim powiedzieć, Społeczeństwu ukraińskiemu, zobaczcie, w każdej chwili wszędzie może spaść na was rakieta, rosyjska rakieta, która może zniszczyć energetykę, ale może też może zniszczyć zakład energetyczny, a może zniszczyć też szkołę, żłobek, szpital. To naprawdę coś strasznego, co obserwujemy wobec ludności cywilnej w szczególności. Natomiast zasadniczo jestem przekonany o tym, że te działania, które Ukraińcy razem ze wsparciem całego wolnego świata prowadzą, będą cały czas spychały Rosję do narożnika, i z tym mamy dzisiaj do czynienia. O to wsparcie jeszcze zapytam, bo Polska jest w czołówce tych państw, ale powiedział pan, że są to działania o charakterze terrorystycznym. Czy Rosja jest państwem terrorystycznym? Te działania, które są prowadzone, wskazują na to, że Rosja, tak, dzisiaj, dzisiejsza Rosja prowadzi działania o charakterze terrorystycznym, to znaczy terroryzuje ludność cywilną, prawda, wybuch przypadkowy, bomby na dworcu w jakimś mieście zachodnim byłby nazwany zamachem terrorystycznym. Atak bomby na szkołę, na szpital, na ludność cywilną jest atakiem terrorystycznym. Dlatego uważam, że ze wszechmiar nie tylko należy potępiać te działania, ale solidarność Zachodu skłania i powinna skłaniać nas wszystkich do tego, aby tej pomocy w obronie wolności i suwerenności Ukrainy było jeszcze więcej. Panie premierze, w zależności od tego, jak będziemy liczyć, jesteśmy na drugim bądź. W trzecim miejscu, jeśli chodzi o zakres pomocy finansowej, militarnej dla Ukrainy. Jesteśmy na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych. Tak, tak. Panie premierze, wielu Polaków popiera wspieranie Ukrainy, przekazywanie także sprzętu militarnego, ale myślę, że wielu także zastanawia się, czy my przekazując ten sprzęt nie umniejszamy własnym zdolnościom obronnym i czy będziemy teraz w obliczu kolejnych działań Rosji, tak brutalnych, także w Kijowie, ten sprzęt dalej przekazywać. My nabywamy sprzęt, który jest spójny ze sprzętem NATO, Paktu Północnoatlantyckiego. Dużą część naszego sprzętu, który przekazaliśmy. To były czołgi. To dziś jest tajemnica Poliszynela, mogę o tym powiedzieć. To są czołgi, które są głównie konstrukcji sowieckiej, a więc czy postsowieckiej. A więc my, przekazując ten sprzęt, mamy jednocześnie bardzo dobrze opracowany plan modernizacji naszej armii. Wiemy doskonale, że ta broń, którą chcemy kupować, jak choćby Abramsy ze Stanów Zjednoczonych, czy czołgi od Korei Południowej, to już są czołgi innej, nowej, najnowszej generacji, w pełni kompatybilne. Z NATO. Wykonujemy tutaj nie 100%, a 200% naszych zobowiązań. I gdyby inne państwa poszły naszym śladem, państwa zachodniej Europy w szczególności, to być może wojna byłaby już dzisiaj zakończona. Ale rozumiem, że mamy możliwości, by dalej przekazywać ten sprzęt. Kolejny sprzęt. Jeżeli tak, to jaki? Przekazaliśmy bardzo dużo sprzętu i dzisiaj potrzebna jest tam przede wszystkim amunicja. Ja miesiąc temu byłem na spotkaniu z prezydentem zełeńskim z premierem Szmyhalem w Kijowie i dziś potrzebna jest przede wszystkim amunicja, także taka, którą można kupić tylko od tych państw, które się posługują jeszcze cały czas amunicją właśnie sowiecką czy postsowiecką, a więc kaliber 152, 122 i staramy się tutaj pomagać Ukrainie. Strona ukraińska podkreśla także, jak ważna jest pomoc w zakresie szkolenia, między innymi te ostatnie tak, ataki. Tak i to również czynimy. Tak. tak, no i właśnie jest zgoda, jak poinformowała dziennikarka Polskiego Radia, Beata Pumecka, jest zgoda na unijną misję Szkoleniową dla ukraińskiej armii, a siedzibą e, siedziba tej misji będzie w Polsce. To jest jedna rzecz. A druga, m, szkolenia, które odbywają się w cyklu rozproszonym w bardzo wielu miejscach. My nie chwalimy się tym, nie pokazujemy łącznie wszystkich statystyk, ale oczywiście jesteśmy bardzo aktywni na tym polu. Pomagamy w przeszkoleniu żołnierzy, w przeszkoleniu linii wsparcia dla pola bitwy. Nasi specjaliści w, tej, w tym względzie są bardzo aktywni. Mówił Pan w kontekście terrorystycznych działań Rosji o bezpieczeństwie infrastruktury energetycznej. No i ostatnio, właściwie to wczoraj, pojawiła się informacja o awarii jednego z. Nitek ropociągu Przyjaźń. To ta, ta nitka, która prowadził akurat surowiec do Niemiec. Czy Pan otrzymał już jakieś informacje co do przyczyn tej awarii? Otrzymuję oczywiście na bieżąco informacje o przyczynach tej awarii na tyle, ile one są dzisiaj rozpoznane. Nie można pochopnie wyciągać wniosków z każdej awarii. Nie wiemy dokładnie, jak, jak, kto stoi za awarią, czy jest to rzecz przypadku, czy jest to rzeczywiście akt sabotażu. Tak samo można powiedzieć o na przykład wstrzymaniu ruchu pociągów w północnych Niemczech kilka dni temu bądź o awarii związanej z kablem między Bornholmem a Szwecją, bodajże kablem, kabel energetyczny przestał działać na jakiś czas, więc w tym przypadku odpowiednie służby wszystko badają i oczywiście wiele tropów wskazuje od razu na Kreml, ale chcemy być bardzo odpowiedzialni i dopiero. To wtedy potwierdzamy przypuszczenia. Panie premierze, a czy nasze służby są gotowe na kolejny ewentualny atak hybrydowy na naszą granicę? Niedawno wiceminister przyda, czy e, powiedział, że możliwy jest taki atak ze strony Kaliningradu. Jeśli mamy na myśli kolejny taki atak, poprzez sprowadzonych w sposób sztuczny, poprzez specjalne działania służb białoruskich, rosyjskich i sprowadzonych migrantów, którzy mieliby szturmować granicę, to powiem, że jak najbardziej tak. Takie ataki są nie tylko cały czas możliwe i dlatego przestrzegam wszystkich, którzy na zasadzie bardzo naiwnej widzieliby tutaj otwarcie naszej granicy z Białorusią jako rzecz wskazaną, bo uważam, że trzeba dzisiaj mieć na uwadze taki scenariusz, że jednocześnie... Putin i Łukaszenka mogą chcieć zagrażać Ukrainy, Ukrainie od północy czy północnego zachodu, czyli na granicy północno-zachodniej Ukrainy, na granicy białorusko-ukraińskiej po prostu, ale w tym samym czasie może rozpocząć się szturm migrantów w cudzysłowie, czyli ściągnięte kolejne tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi ze Ws Bliskiego Wschodu, z Afryki, z Azji Środkowej, po to tylko, żeby destabilizować Polskę. No tak, Polskę, ale wśród tych ludzi na pewno na są ludzie, którzy potrzebują pomocy, bo cały czas słyszymy zarzuty, że nasze służby są bezduszne, że łamią prawa człowieka. Jest wręcz przeciwnie. My bardzo wielu ludziom uratowaliśmy życie. Bardzo wiele osób, które zostały odnalezione w lasach na pograniczu polsko-białoruskim, zostały przetransportowane do szpitala. Mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Ocaliliśmy ich, im życie i to nie jednej osobie, a bardzo wielu. Natomiast, aby nie być przedmiotem prowokacji Mińska i Moskwy, wybudowaliśmy również bardzo solidną, chyba najsolidniejszą w Europie, o ile mi wiadomo. Zaporę, zaporę fizyczną, bardzo wysoką, ponad 5 metrów łącznie ze wszystkimi zabezpieczeniami i bardzo dobrze rozbudowaną elektroniką, czyli perymetrią, która pomaga nam jakby, no, mieć bardzo dobry przegląd sytuacji na granicy polsko-białej. To nie jedyna zapora w Unii Europejskiej, ale inne, które powstawały, no, były współfinansowane częściowo przez, przez Unię Europejską. Polska, na, Zapory, nasza zapora? Jest Pan pewien? Bo z tego co wiem, to Unia Europejska zapór nie współfinansowała. Ale może jakieś informacje mnie ominęły. Może A, pan ma bardziej jeśli aktualne. chodzi o wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla Polski, jeśli chodzi o ogronę granic, y jak ono wyglądało do tej pory? Finansowe i inne. Wsparcie granic? Unia Europejska jest y, współfinansującym y, działania nasze na rzecz Ukrainy. Y, oczywiście tutaj my pomagamy jako państwo polskie, pomagamy we współpracy z Amerykanami. Nie tylko mam na myśli HUB, ale całą granicę, ten HUB pod Rzeszowem w Jasiące. Y, Natomiast Unia Europejska przekazuje też pierwsze setki milionów euro, a więc niebagatelne środki mhm. na rzecz y, wsparcia naszej polityki obronnej, y, a także części y, infrastruktury y, na na styku z Ukrainą. A więc tutaj powoli, ale dopominamy się tego, co, jest, co nam się słusznie należy i krok po kroku uzyskujemy to, co, chci co chcieliśmy uzyskać. To teraz dopytam o te działania Unii Europejskiej w innym kontekście, w kontekście energetyki, tego, by ta energia nie była tak droga. Rząd przedstawił swój pakiet mrożenia cen prądu, są także dopłaty, to jest realizowane. No ale teraz jest kwestia tego, jak to realizujemy z naszych pieniędzy. Tak, i, a teraz jest nie kwestia nie tego, jak odpowie na to Unia Europejska i chyba, panie premierze, nie ma szans, żeby w ETS, w systemie ETS wprowadzić jakieś zmiany, no chyba, że, że pan ma jakieś nowe informacje. Ja nie uznaję czegoś takiego jak nie ma szans, albo absolutnie się nie No Przynajmniej do tej pory słyszeliśmy, że. Być może, ale nie kropla ma drąży szans. kamień. A poza tym, nawet jeżeli w ogóle nigdy nie zostanie to zrealizowane, to niech przynajmniej wszyscy Polacy wiedzą następującą, wiedzą o następującej kwestii i linii argumentacji. Otóż. Dzisiaj w cenie, którą my uzgadniamy, na przykład 785 zł za megawattogodzinę dla małych i średnich firm, dla samorządów czy dla podmiotów wrażliwych, blisko połowę stanowi koszt ETS-u, koszt polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Obecnie chyba marża. Nie, no powiedziałem, że blisko połowę stanowi koszt e, emisji CO2. Jedyny instrument, który bardzo szybko można użyć, i można ulżyć wszystkim Europejczykom. I ja wzywam od kilku miesięcy Komisję Europejską, żeby coś z tym zrobili. I rzeczywiście na razie. Jest to grochem o ścianę. Mhm. Jest to postulat, który nie trafia na odpowiedni grunt. Dlaczego? Można tutaj rozważać różne scenariusze. Dla niektórych ludzi pewnie polityka klimatyczna jest ważniejsza niż człowiek. Dla mnie człowiek jest ważniejszy od polityki klimatycznej. Nie należy do tych ludzi, którzy uważają, że do tej szkoły klimatycznej, która uważa, że powinno być jak najmniej ludzi na świecie, bo to ludzie są tym rozsadnikiem zła. Wręcz przeciwnie Uważam, że człowiek jest dobry i dzięki technologiom przełamiemy nie takie problemy klimatyczne, z jakimi się dzisiaj mierzymy. I oczywiście wzywam po raz kolejny w Pradze, a za tydzień czy za 10 dni w, na kolejnym spotkaniu Rady Europejskiej będę o to apelował, aby użyć tego instrumentu, który jest w naszym ręku, w naszym europejskim ręku. Komisja Europejska tego nie chce robić. Jest to błąd, ponieważ można by zamrozić ETS chociażby na rok lub na dwa i w ten sposób pokazać Putinowi, że mamy nasze własne instrumenty radzenia sobie z kryzysem energetycznym. Panie premierze, czy czeka nas zmiana polityki Polskiego rządu wobec Unii Europejskiej, bo dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Konrad Szymański kończy swoją funkcję na stanowisku ministra do spraw Unii Europejskiej kończy i będzie na, następca. Kończy na własne życzenie. Konrad Szymański przez 7 lat w rządzie pani premier Beaty Szydło i w moim rządzie pełnił tę funkcję bardzo profesjonalnie i chcę jemu bardzo serdecznie podziękować za to. Jego działania były bardzo konkretne. Zawsze patrzył na legislację europejską, w jaki sposób ona przekłada się na gospodarkę realną w naszym życiu, w różnych sektorach i Polska wiele zawdzięcza jego działaniom. Sam poprosił o zwolnienie z tej misji. A mówił I dlaczego? Ten moment mówił dlaczego? O to prosi? Mówił, ale to są nasze sprawy, którym które pewnie on sam mógłby wyjaśnić lepiej albo, albo wyjaśnić, można, że można je, można w Warszawie je jest blokada pewnych działań. Jak dzisiaj, je, mówił minister, te jak dzisiaj mówił minister Szymański, mam poczucie, że pewnych blokad zarówno w Warszawie, jak i Brukseli nie udało się przełamać. O jakich blokadach Ale mówił ja, minister Szymański? Mówiąc o, jego, mówiąc o jego decyzji dotyczącej rezygnacji, miałem na myśli bardziej jego decyzję osobistą, więc do tego się odnosiłem. A pytał Pan również o, o to, wobec jak ta polityka wobec Unii Europejskiej dalej będzie realizowana. Otóż kluczową osobą, którą tutaj zaprosiłem do współpracy, jest obecny wiceminister spraw zagranicznych, pan Szymon Szynkowski-Welsenk. I jeśli. Um, który, jak rozumiem, panu, zastąpi panu pana ministra Szymańskiego. Zastąpi pana ministra Szymańskiego. I jeżeli czas pozwoli, to w tym tygodniu nastąpi powołanie pana ministra na tę nową funkcję. Pomówmy o Unii Europejskiej, ale już tak politycznie. Die Welt no, twierdzi, bardzo. że ta wiodąca rola Niemiec się kończy, że liderem zaczyna być Polska, a kraje bałtyckie. Dochodzi do politycznych zmian w wielu państwach Unii Europejskiej, ostatnio Włochy, wcześniej Szwecja. Czy pan dostrzega te, to momentum dla Polski dziś? Ja dostrzegam, że nasza rola rosła przez ostatnie 7 lat dzięki naszej asertywnej polityce, dzięki temu, że pokazywaliśmy, na czym polega interes Polski i na tym na, dzięki temu, że w jasny sposób nie kontynuowaliśmy polityki naszych poprzedników, polityki poklepywania po plecach. Nasza rola rzeczywiście rośnie, rośnie wraz z siłą finansową, uszczelnieniem systemu finansowego. Pokazaniem, jak finanse publiczne mogą ratować miejsca pracy, to są realne nasze e, możliwości. Dziś te realne finansowe możliwości przekładamy także na wzmocnienie polskiej armii, na szybkie zbudowanie e, zapory fi, e, tej fizycznej na granicy z Białorusią, która, jak przypomnę, zdaniem opozycji miała nie powstać przez trzy lata, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie oczywiście nasza siła rośnie. Też spójność Grupy Wyszehradzkiej tutaj bardzo pomogła spójność, która ostatnio była trochę nadwątlona. No właśnie o to chciałbym dopytać. Z wracamy. Tak? W ramach Już naszej... Wszystkie współpracy do niesnaski siły wyjaśnione. Wszystkie niesnaski wyjaśnione, między innymi z Wiktorem Orbanem? Nie, wyjaśnione. A czy w rodzinie, jak jakieś niesnaski są niewyjaśnione, to mamy się zamykać w swoich własnych pokojach i udawać, że nie mieszkamy w jednym domu? No ale można powiedzieć, że na chwilę domem. te drzwi się zamknęły w tej rodzinie. Europa Centralna jest naszym wspólnym domem, mamy wspólne interesy i tak długo jak razem walczyliśmy w sprawach migracji, w kwestiach wielu, wielu dyrektów, od dyrektyw europejskich, odnosiliśmy sukcesy. Rozumiem, I dlatego że będziemy że Praca w ramach współpracę. Grupy Wyszehradzkiej odnowiona, kiedy zatem najbliższy szczyt? Pan, pan prezydent już wczoraj miał ten szczyt właśnie z prezydentami Grupy Wyszehradzkiej, a, a my, się um, my się umówiliśmy na ostatnim szczycie z panem Premierem Orbanem z premierami Czech i Słowacji, że w najbliższych kilku tygodniach się spotkamy. W ostatnich dniach premier Viktor Orban stwierdził, że to Stany Zjednoczone podżegały do wojny. Zresztą, jak się spojrzy na sondaże, wyborcy partii pana premiera Orbana tak właśnie twierdzą w 47 a zaledwie w 3 procentach, że to Kreml jest odpowiedzialny za wojnę na Ukrainie. Perspektywa węgierska jest zupełnie inną perspektywą niż nasza. Nie jest moją rolą tłumaczyć jej ani ją w jakiś sposób szczególny historycznie, bądź według prawideł czasu współczesnego tłumaczyć. To jest jest rola Węgrów albo tych, którzy się chcą specjalizować w sprawach związanych z Węgrami. Ja mam swoje i historyczne i współczesne wyobrażenia, ale, ale to nie jest moje zadanie. Jednak chciałbym, żeby było jasne, że interesy mamy wspólne i dlatego dziś i wczoraj potrafiliśmy przekonać pana premiera Orbana, że mimo iż ma inne spojrzenie na konflikt rosyjsko-ukraiński, to nigdy nie zablokował sankcji, prawda? Przecież wystarczy jedno państwo członkowskie, które by powiedziało nie. I nie byłoby ani pierwszego, ani drugiego, ani do ósmego państwa sankcyjnego. Sankcje na Cyryla na przykład. Były blokowane przez Węgry. Być może i przez Cypr, i przez Grecję, i przez wiele innych państw jakieś szczegółowe sankcje były blokowane, ale, ale ja mówię ogólnie o pakietach sankcyjnych. Przecież mm -hmm. pakiet pierwszy, drugi, aż do ósmego. Nie zostałyby wdrożone, gdyby naprawdę Budapeszt powiedział nie. Budapeszt zawsze zgadzał się z nami w ostateczności, choć czasami musieliśmy ich do tego przekonywać. Panie premierze, czy nawiązał pan już kontakt z Giorgią Meloni, kiedy ewentualnie jakieś spotkanie? Jesteśmy w częstym kontakcie. Wiem, że teraz ten proces sformowania rządu, kształtowania rządu we Włoszech. Będzie miał miejsce w najbliższych tygodniach. O ile dobrze mi wiadomo, na najbliższą Radę Europejską jeszcze przyjedzie pan premier Mario Draghi, ale na kolejną już przyjedzie pani Giorgia Meloni. Też zresztą na marginesie chciałbym zwrócić uwagę na to, jak klasa polityczna we Włoszech zareagowała na ataki pani przewodniczącej von der Leyen i na ataki wysokich polityków, wysoko usytuowanych w hierarchii politycznej polityków francuskich. Otóż cała klasa polityczna, łącznie z prezydentem, który bynajmniej nie należy do admiratorów zwycięzców ostatnich wyborów, wstawiła się za tymi zwycięzcami. To jest coś do przemyślenia, panie redaktorze, dla naszej opozycji, która chce cały czas być totalną opozycją, nie dostrzega tego co się dzieje u nas w Polsce nie dostrzega ataku Rosji na Ukrainę udaje że nie było tego ataku że inflacja wzięła się znikąd prawda i niech się uczą od skoro opozycji włoskiej pan panie niech się premierze uczą od opozycji włoskiej, co to do znaczy opozycji solidarność nawiązał. co to znaczy racja stanu i pilnowanie tej racji stanu przez całą klasę polityczną panie premierze skoro pan już do opozycji nawiązał e, dziś przede wszystkim opozycja krytykuje rząd e, w sprawie między innymi Węgla Samorządowcy twierdzą że to nie jest do końca ich Zadanie, że że się zrzucić odpowiedzialność na samorządowców. A, którzy A samorządowcy, mogliście bo ja się najpierw zaspokoić spotkałem z samorządowcami, to bardzo wieloma no, Jest związkami. taki ruch samorządowy tak dla Polski między innymi. Taki ruch samorządowy zna pan na pewno? Otóż, otóż ja się spotkałem ostatnio, panie redaktorze, na czterech czy pięciu spotkaniach z bardzo wieloma samorządowcami i to reprezentującymi wiele związków samorządowych. Dziś rano spotkałem się na przykład z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie reprezentowanych jest bardzo wiele organizacji. I powiem panu i państwu, że to była bardzo, bardzo... Merytoryczna, dobra dyskusja i nie widziałem tam za wiele słów ani krytyki. Była to dyskusja, która miała na celu wypracowanie odpowiedniego mechanizmu, modelu operacyjnego i mam wrażenie, że po tych spotkaniach udało się to um, wyprac wypracować. Natomiast no Ale wystarczy głosy... posłuchać pana prezydenta Trzaskowskiego, Natomiast pana prezydenta z... Karnowskiego. Pana prezydenta Trzaskowskiego zaprosiłem na jutro tutaj do kancelarii. Przyjdzie. Pan prezydent Truskolaski był wczoraj. A pan prezydent Trzaskowski przyjdzie tutaj do pana. Do Sądzę, że tak, myślę, że, że przyjdzie. Zapraszam go bardzo serdecznie, bo mogę mu wyjaśnić, na czym polegają te nasze dwie ustawy. I myślę, że tak jak inni samorządowcy zobaczy, że jest tutaj szereg bardzo dobrze przygotowanych przepisów, które mają służyć mieszkańcom. Nasza opozycja, właśnie raz jeszcze wspomnę, bo to jest dobrze, żeby sobie to zapamiętać, mogłaby się uczyć od włoskiej, co to znaczy racja stanu, praca na rzecz dobra wspólnego i wypracowywanie najlepszych rozwiązań. My takie bardzo dobre rozwiązania dla ludzi w tym ciężkim czasie kryzysu proponujemy. Jedno w obszarze energetyki, cen energii dla małych i średnich firm, dla samorządów, dla szpitali, dla szkół, dla jednostek kultury i drugie właśnie w tematyce węgla. Panie premierze, pomówmy o naszej gospodarce, bo wiemy, że wojna na Ukrainie. Sporo namieszała, mamy bardzo wysoką bardzo inflację. No i opozycja twierdzi, że w dużej mierze to jest nie tylko wina wojny, ale także Aha. pańskiego rządu. Podkreślając, że inflacja bazowa jest bardzo wysoka. No, no i często jeszcze... słyszymy o glapoflacji, pisflacji. Proszę jeszcze na rachunek naszego rządu zapisać inflację w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Holandii, w Hiszpanii i w 50 innych krajach, w krajach świata. Taka jest pańska odpowiedź dla no tak, krytyki no, no Chyba najlepsza. No, jaka może być inna? W Holandii 17,5%, w Estonii 25%. W Niemczech najwyższa inflacja od 50 lat. Też ją proszę zapisać na rachunek rządu. To zatem, panie premierze, jakie działania rząd podjął, by ta inflacja była niższa? od początku podjęliśmy działania o charakterze łagodzenia skutków inflacji dla Polaków bo to jest najważniejsze żeby polskie rodziny jak najmniej na inflacji cierpiały dlatego obniżyliśmy podatek VAT na tak wiele produktów na energię elektryczną dopłacaliśmy do nawozów do żywności do paliwa poprzez obniżkę podatku VAT to pierwsze nasze działania z pierwszych kilku miesięcy wojny następnie tarcza antyputinowska szeroko Prezentowana wszystkim, która też miała na celu złagodzenie inflacji. Kolejne nasze działania to zamrożenie cen energii, zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie z ostatniego czasu, z tego roku, czyli nie będzie podwyżek cen energii elektrycznej do zużycia 2000 kWh rocznie. To 2000 kWh rocznie to jest mediana, czyli coś troszeczkę innego niż średnia, ale można tak w uproszczeniu powiedzieć, że coś, co obejmuje większą nawet część populacji, czyli większa część Polaków mhm. nie odczuje w ogóle tego, tej, tych zmian cen energii. W ten sposób też zakotwiczamy cenę energii psychologicznie na poziomie przepraszam, zakotwiczamy inflację na poziomie e, odpowiednio niskim, bo m, bardzo porównywalnym do tego roku. Dla gospodarstw rolnych w ramach naszych działań antyinflacyjnych zaoferowaliśmy nawet 3000 kWh rocznie energii na poziomie, kosztów energii na poziomie tym samym, która była do tej pory dla osób, dla rodzin wielodzietnych też 3000 kWh. Natomiast dla małych i średnich przedsiębiorstw to jest 785 zł za megawatogodzinę. Ale ja podam przykład, bo może dla wielu osób to um, niewiele mówi. W Republice Czeskiej u naszego sąsiada, według informacji, które uzyskałem z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest to 1200 zł. Czyli dla tych samych przedsiębiorstw jest to o 50% więcej niż to, co my zaproponowaliśmy. Nasze ceny energii są... I będą, myślę, jednymi z najniższych w Europie. To jest to, co robimy, aby złagodzić ten ból inflacji dla zwykłej polskiej rodziny. Panie premierze, dziś media informują, że tak zwany podatek Sasina, czy danina Sasina e, trafia do kosza, że nie będzie tego pomysłu. Przede wszystkim bo, proszę tak, bo Unia proszę tak Unia Europejska, tego nie określać, bo Unia to są Europejska epitety podatek od nadzwyczajnych zysków. To są epitety, którymi ja, którym ja się nie posługuję. E, wszystkie państwa wdrażają różnego rodzaju schematy, Podatkowe, które mają opodatkować nadmiarowe zyski, zwłaszcza tych przedsiębiorstw energetycznych. Dlaczego rząd energetycznych? informował, że będzie tego rodzaju rozwiązanie, a teraz słyszymy, że tego rodzaju rozwiązania nie będzie? Przecież od Panie razu giełda zareagowała spadkami. Panie Jak mówi między innymi dziś lider opozycji, Donald Tusk, działanie, wyparowały miliardy działanie, złotych. Działanie o charakterze następującym. Jeżeli się spółki energetyczne nie... Otrząsną i nie wejdą w cykl pełnej współpracy z rządzącymi i nie zaproponują cen nie 500% wyższych dla energii elektrycznej, jak to było dla uniwersytetów, co prawda, miało miejsce, czy dla samorządów, czy dla przedsiębiorców. Tylko ceny, które odpowiadają strukturze kosztów to my wyciągniemy z tego wnioski i obłożymy te firmy podatkiem od Komisja Europejska zespół. prawda planuje tego rodzaju rozwiązania. My pierwsi mówiliśmy o tym jeszcze w kwietniu, jeszcze w maju, także oddajmy sprawiedliwość, tak samo jak mówiliśmy o zmianie mechanizmów. Czyli będzie tego rodzaju podatek, danina, ale Chwileczkę, proszę w mi mniejszym dać zakresie. Proszę mi dać dokończyć, to wtedy wszystko będzie jasne. W związku z tym co zrobiliśmy dziś Spółki energetyczne i to i polskie i zagraniczne zachowują się inaczej i przedstawiły strukturę kosztów i prezes Urzędu Regulacji Energetyki dziś może w inny sposób też zatwierdzać taryfy. Łącznie z tym, że wywalczyliśmy i to było nasze działanie głównie w Unii Europejskiej możliwość zastosowania taryfy C, czyli taryfy niższej taryfy dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli wszystkie. Piekarnie, mhm. zakłady usługowe itd. I teraz, jeżeli pojawią się tam dalej nadmiarowe zyski, to my je oczywiście opodatkujemy, i w tym sensie to działanie, które nasz rząd Jasne. zaproponował. A nie, a nie jakieś. To kwestia akitety, która dotyczy dużych firm, które spełnia, już, spełniły, już spełniły swoje zadanie, a spełnią jeszcze w przyszłości, jeżeli. To będzie pytam jeszcze ocenia. o kwestie, które no, wszystkich dotyczą, bo wiele milionów Polaków y, otrzymuje świadczenia w ramach różnych programów społecznych. Czy rząd tak. planuje tutaj zmiany? Bo pojawiła się m.in. wypowiedź pana wiceministra finansów Artura Sobonia, który powiedział, że kwestia wprowadzenia progów dochodowych, jeśli chodzi m.in. o program 500, jest do rozważenia, do rozmowy. Czy pan bierze to pod uwagę? Nie, program 500 Plus jest programem, który będziemy kontynuowali w obecnym kształcie. Natomiast nasza filozofia polityki społecznej polega na tym, że obudowujemy ten program kolejnymi naszymi programami społecznymi, społeczno-demograficznymi, jak na przykład rodzinny kapitał opiekuńczy albo program budowy bardzo gwałtownej, szybkiej rozbudowy miejsc w żłobkach, czyli program Maluch Plus. Proszę porównać sobie, ile było miejsc w żłobkach za pożal się Boże poprzedniej władzy to naprawdę spuścimy za słone milczenia a ile jest teraz tych miejsc w żłobkach dostępnych to jest e, nie była ziemia i, e, i tak samo a może, finansowanie w start. Start. może finansowanie zabiegów tak samo, in vitro może finansowanie zabiegów in vitro bo opozycja tak samo, twierdzi, że to jest dobra recepta na kryzys demograficzny i tak samo e, program e, dobry start czyli wyprawka to jest też nasz program którym obudowujemy 500 plus natomiast nie mamy w planie zmianów, zmian pod tytułem prowadzenie progu dochodowego na ten program. A finansowanie zabiegów in vitro w planach rządu jest? Jest to zabieg, który jest w naszym kraju legalny, tak jak i wiele, bardzo jest dopuszczalny, bardzo wiele osób jego stosuje. Stosuje go we własnym zakresie i nie ma tutaj... Samorządy po stronie... finansują te, tego rodzaju zabiegi? Jeżeli, samorządy bardzo wiele rzeczy finansują, a na przykład niektóre samorządy do niedawna jeszcze nie chciały wchodzić w bardzo ważny program, który my finansujemy, dostarczenia węgla dla mieszkańców. Są samorządy, które są motywowane w taki czy inny sposób. Panie, Nie chciałbym w to wchodzić. Panie premierze, powoli kończymy. Chciałbym dopytać pana, puntując już ten cały wątek gospodarczy, jaki będzie ten przyszły rok? To będzie na pewno ciężki rok, ponieważ jest, będzie to rok podwyższony jeszcze cały czas, ale mam nadzieję, że opadającej powoli inflacji. To będzie rok walki z. Rosją na poziomie, na, na polu yy, energetycznym, czyli będziemy starali się w pełni uniezależnić od Rosji. Mówię my jako Europa również, bo Polska dzięki zapobiegliwości rządu Prawa i Sprawiedliwości zbudowała odpowiednią infrastrukturę gazową i po raz pierwszy jesteśmy od ruskich kompletnie niezależni. I, ta, I te podziękowania pani przewodniczącej Komisji Europejskiej czy wielu premierów, wielu premierów w Unii Europejskiej nam dziękuję, to nie są podziękowania dla rządów naszych poprzedników, tylko to są, to są gratulacje dla nas, że byliśmy wystarczająco przewidujący i wiedzieliśmy, że nie ma co polegać na rosyjskich dostawach ropy, rosyjskich dostawach węgla czy rosyjskich, i dostawa gazu. Więc uniezależniliśmy się w tym zakresie. To samo robimy z węglem, to samo robimy z ropą naftową. Ale to wszystko jest kosztowne. I, I będziemy, to wszystko oczywiście jest kosztowne. Ponosimy tego tak. koszty, ale wolność, suwerenność kosztuje, a myślę, że najważniejsze, to co jest najważniejsze dla ludzi, to jest moja solenna obietnica: będę postępował odwrotnie niż postępował Donald Tusk, a więc będę bronił miejsc pracy. Jak był poprzedni kryzys, to, mi, to bezrobocie rosło jak na drożdżach. Niestety do poziomu ponad 2 miliony 300 tysięcy osób bez pracy. W naszych czasach to, co mi przede wszystkim leży na sercu, to obrona miejsc pracy, tego jednego z najniższych poziomów bezrobocia, jaki mamy w Unii Europejskiej. To jest dla mnie podstawowy priorytet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Gościem trójkowego komentarza dnia był premier Mateusz Morawiecki. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Nazywam się Bartłomiej Graczak. Dziękuję. Ujkowy komentarz dnia.